Siemaneczko, w 15 części Let's Play Morrowind, to oczywiście dodatek przepowiednia. Lecimy z wątkiem głównym dzisiaj. Tylko kamerka, czy jest w porządku? Może tak, dobra. Z wątkiem głównym rytuał drzewa. Kilka tych rytuałów mamy do zrobienia, nie pamiętam ile. Nie ma znaczenia, od którego zaczniemy. Jesteśmy w miejscu, gdzie właśnie dostaliśmy wpis do tego dziennika, czyli przy tym posągu. I teraz chyba musimy iść, co tutaj nam mówią. Odeszły, udaj się na wschód i znajdź tego, który ukradł nasiona. Dobra. Na wschód, czyli tu jest północ. No to dobra, na wschód, czyli musimy iść w tym kierunku. Okej, odszukać złodzieja nasion. Tylko nikt nie powiedział, jak bardzo mamy iść na wschód. Ani jak potężny może być ten złodziej nasion. Dobra, tu mamy jakiś... Okej. Trochę spore tam towarzystwo jest, ale to będzie ta miejscówka, bo widzieliście, jaka gromadka, a po środku był ktoś dziwny. Na 100% chodziło to o nich. O kurwa, i każda kutwa się jeszcze odradza. Panie dziczku. Oh shit. Nie wiem, czy broń mi się wcześniej nie rozleci. Co dostaliśmy? Jestem na polanie, na której Sprigiany otaczają Reiklinga. Wydaje się, że słuchają one jego poleceń i wyglądają na agresywne. No dokładnie. Na cholernie agresywne. Dobra, my natomiast mamy potki, dużo potek na leczenie. 23, przez chwilę myślałem, że 3 i tak mówię, co? Tylko 3? Wiem, że mam też pierścień, spokojnie, ale jest ich na tyle dużo, że teraz nawet nie chcę się bawić w wyjmowanie pierścienia, bo nie ma na to czasu. Boję się tylko, że miecz zaraz mi się tak rozleci, że może będzie problem. Naprawdę przy takiej sieczce. Ale coś się dzieje, nie? Zobaczymy, czy te rytuały to jest coś ciekawego, czy to... O kurwa, czy to będzie się monotonnie powtarzać. Dobra. Jedna już tam padła. Ta wstanie? Nie, ta już też. No to mamy już drugą. To chyba wstanie jeszcze, dokładnie. Dobra, ale już troszeczkę się luźniej robi. Come on, come on. Dobra, żegnamy. Kurwa, myślałem, że ja przez chwilę, że już nie mam HP. Dobra, odsuńmy się tam od tej gromadki. Dobra, może weźmy sobie dużą strzelmę. Dobra. Ona padnie? Czy jeszcze się odrodzi? Nie, no to słuchaj, gościu. Na ciebie mam taką oto niespodziankę. Dobra, i dawaj te cholerne nasiona. Dziwne nasiona, dokładnie. Tarcza Reiklinga to mnie nie interesuje i dostaliśmy wpis. Udało mi się zdobyć nasiona od Reiklinga. Na północnym zachodzie od kamienia drzew znajduje się polanka, na której można je zasiać. Dobra, wróćmy do tego posągu. Szkoda, że te posągi nie są oznaczone na mapie, jak już je znajdziemy oczywiście. To by nam ułatwiło dość temat. Czekajcie, tutaj jest posąg. Dobra, będzie... Nie, moment. Nie wiem, czy chcę tutaj umieścić. Momencik. Zróbmy sobie oczywiście... Sejwuś może na oddzielnym slocie. Może tak będzie bezpieczniej po prostu. Nie jestem pewien, czy już chcę je tutaj umieszczać. Na północnym jakim zachodzie? Od kamienia. Pytanie. Czy tutaj już ma być? Nasiona zostały zasadzone. Czas wracać do kamienia drzew. To tak blisko? Uaktualniono dziennik.
Po zasadzeniu nasion i zbliżeniu się do kamienia drzew udało się zauważyć, że rozświetla się on magicznym blaskiem. Rytuał daru drzew został ukończony. Pozytywnie. Mam nadzieję. Co tam w górze się przemieszcza? Nie wiem, dobra. To aż tak blisko by było, serio? Nie, no tak, faktycznie, tak blisko. Musiałem się upewnić, czy w poradniku też tak jest. Z poradnikiem, z mapą. Dobra. Okej. Czyli spróbujemy teraz ogarnąć temat kolejnych miejscówek. Mam mapkę, tak? Mam. Przypisaną. Ile jest? 2, 4, 6. Dobra. Najbliżej od drzewa kamień, no nie no, to jest kamień słońca, albo kamień ziemi, albo kamień bestii. Zrobiłbym kamień ziemi, no, bo to jest w takiej linii, że to musimy iść w tym kierunku w zasadzie. No tak, delikatnie w tą stronę, zobaczymy czy uda się coś takiego znaleźć. Coś... Okej, jesteśmy już w pobliżu chyba kolejnego posągu, powiedz, może nie posągu, tylko po prostu kamienia ziemi. Ojejku, aż zadyszkę złapałem i chyba coś mnie goni. Wbrew pozorom nie było to zbyt łatwe do znalezienia, bo kurde, to nie, te mapy nie są zbyt dokładne. To są takie ogólnikowe i trzeba namacanego albo posiłkować się jakimiś mapkami z neta. I mimo wszystko, nawet jak masz mapki z neta, to też trzeba troszeczkę polatać. No ale dobra, mamy, mamy. Wiedziałem, że coś za mną lezie. Dziadostwo pieprzone. Jeszcze nie brałem ze żadnego wpisu z niego. Zaraz to zrobimy. Tylko to upierdliwe dziadostwo. No ja wiem, że jeszcze raz wstaniesz, no. Brakowało mi. O kurwa, dwie przyleciały. Nie wiem, czy po prostu nie jebać je. Daj mi wpis. Ukryj się na północny wschód. Udaj się na północny wschód do jaskini ukrytej muzyki. I poznaj pieśń. Północny wschód. Zalśnił magicznymi słowami, gdy tylko wyczuł w pobliżu moją obecność. Oto treść napisu. Udaj się na północny wschód do jaskini ukrytej muzyki. I poznaj pieśń ziemi. Litery zniknęły. Na północny wschód. Okej. Czyli ciśniemy tutaj, jak wrak nas prowadzi. Tylko pytanie. Z tego co wiem, co się orientuję, to jest chyba dość daleko, nie? No właśnie, północny wschód. Północny wschód, no dobra. W takim razie ciśniemy. To może być nawet gdzieś tu. Dobra, nie będziemy tracić czasu na zbędną walkę, tylko po prostu zaiwaniamy, tak czy siak. Jak ta jaskinia się ma nazywać? Do jaskini ukrytej muzyki. Kurwa, co za rytuały nas tutaj czekają. O, tu mamy jakąś miejscóweczkę. Co to za domek? Witam serdecznie, chyba nas tutaj nie było. Przy okazji może coś, jakiś eksplor wpadnie. Przykro mi, ale nie jestem w nastroju na wizytę. Spójrz tylko na ten bałagan. Czy widzisz jakieś spustoszenie zasiał ten drałg? Zrujnował moje domostwo, a moja jedyna przyjaciółka zaginęła. Wyobraź sobie wkurzonego Norda. Teraz dorzuć do tego wyobrażenia fakt, że jest ten Nord ożywieńcem i drugi, że jego ulubiony posiłek stanowi ludzkie mięso. Jak? Przyjemny obrazek? Nieszczególnie. Cała moja rodzina zginęła parę miesięcy temu na morzu i żyję gdzieś zupełnie sam. Moją jedyną towarzyszką jest Otfried. Rozmawia ze mną, mówi mi różne rzeczy, przepowiada przyszłość. Wiele miesięcy temu uratowałem ją z Kurhanu Kolbiorin. Jednak niedawno porwał ją żyjący tam Draug. Czy wyruszysz tam i uratujesz Otfried? Jeśli tak, to... Pomoże mi ona odkryć przede mną twą przyszłość. Pewnie. Świetnie, wiedziałem oczywiście, że mi pomożesz. Jestem w końcu tym wieszczem. Kurhan Kolbroin leży na południowy wschód stąd, w pobliżu brzegu. Musisz wejść do środka, odszukać Otfried.
Otwrit i dostarczyć mi ją tutaj. Zachowaj jednak ostrożność. Draug to stworzenie szybkie, brutalne i pozbawione jakichkolwiek odruchów ludzkich. Idź już, z niecierpliwością będę oczekiwał twojego powrotu. Spoko, ale rytuał jest ważniejszy. Ale warto było tutaj wejść, bo misja. Dobra. Dobra, 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 bo misja oczywiście. Ale my ciśniemy dalej, bo nas interesuje północny wschód. Czekajcie, momencik. Czy teraz nie wpierdzielił, bo to chyba też było przy wodzie, nie? Tak. Tylko przy wodzie, niekoniecznie przy tej. To mogło być gdzieś dalej, no, na tamtym na przykład lądzie. Ta jaskinia. No to tak szybko nie pójdą te rytuały, ale cieszę się, że to nie wyglądają bliźniaczo tak samo, nie? Kto tam stoi? Tam pewnie... Przyznając moje szczęście, to bardzo... Szara fala. Nie wiem, kim jesteś. Masz ciekawą zbroję. Przeciwnicy mnie pieprzeni jacyś gonią. Aż zrobię sobie zapis tutaj obok ciebie. Wypytamy, może kolejnego questa dostaniemy od niego. Witaj, wędrowcze. Nieczęsto ktoś odwiedza to miejsce. Zimno i morsacze skutecznie ostraszają turystów. Ja przychodzę tu oglądać morze. Kiedyś byłem kapitanem statku, ale to było zanim nadszedł ta pamiętna noc na morzu. Kilka miesięcy temu transportowałem grupę osadników na trasie Skyrim Solstheim. Byłem zmęczony i zasnąłem przy sterze. Statek zaczął dryfować, wpłynął w sztorm. Gdy się obudziłem, było już za późno. Nie zdołałem odzyskać kontroli i fale przewróciły statek. Przeżyły tylko dwie osoby. Poza mną jeszcze starzec, którego cała rodzina spoczęła na dnie. Powiedziałem mu o swym zaniedbaniu, a on skorzystał ze swojej czarnoksięskiej mocy, aby mnie ukarać. Kara, którą na mnie zesłał, jest wieczna bezsenność. Mak obłożył mnie potężną klątwą za karę za moją niekompetencję. Nie mogę spać mimo krańcowego wyczerpania. Nic nie pomaga. Próbowałem już mikstur magii wszystkiego. Od 6 miesięcy nie zmrużyłem oka. Jeśli spotkasz tego maga, może uda ci się przekonać go do zdjęcia ze mnie klątwy. Nazywa się Gelir Mruk i mieszka samotnie tu na Solstheim. Jeśli ci się uda, to podzielę się z tobą najcenniejszą tajemnicą, jaką poznałem podczas życia na morzu. Czy to nie jest czasami ten, który zlecił nam to zadanie? Tak, by the way. No, dokładnie. Tylko pewnie najpierw muszę jego uratować, towarzysza Skurhanu, żeby on tutaj dopiero pomógł temu gościowi. No ale to wszystko, panowie, nie w tym momencie. Kurwa, chciałbym zrobić to za ten rytuał ziemi jeszcze w tym odcinku. A czy mi się uda? Alex też mi pisał jakiś czas temu już o jakiejś małej wysepce na północy, gdzie może być potężny skarb. Ale dobra, no już tym nie zawracajmy sobie głowy, bo... Kurwa... Będzie problem, żeby to znaleźć. Taki zbiorniczek wodny albo kawałek rzeczki. To może być tu, może być tu też. Może chodźmy jeszcze tutaj, prosto. Tu idziemy bardziej przy linii brzegowej, no ale zobaczymy. Może znowu kogoś znajdziemy z questem? Ale na wie, na razie znajdujemy przeciwników. Widzę całkiem sporej ilości. O, co to jest? Nie wiem, sprawdźmy. Wygląda jak jaskinia pełna przeciwników, jak mam być szczery. Nie wiem, czy ja chcę w niej być. Średnio na jeża, bym powiedział. Bo oni pewnie mnie zaatakują, nie? Dokładnie.
Nie mam pojęcia, kim wy jesteście. Skoro próbujecie mnie atakować, no to... wasz pech, wasz wybór. Duże przywrócenie chętnie. Ej, no dusz miałaś przy sobie, to ciekawe. To też jest bardzo ciekawe, sztylet mroźnych ran. Za 1000. No dobra, nie będę się obciążał zbytnio. Mogą być związane z questem? Mogą być. Czy potrzebnie, że tutaj wchodziłem? Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem. Cholera wie. O kurwa. Że mówiąc, to może mam gdzieś to, bo widzę, że tu jest cała chmara. To nie wiem, czy ja chcę się w to bawić, niekoniecznie. A i tu jest ten zbiorniczek, taki pseudo, ale to nie jest tutaj, to nie jest ta miejscówka, nie? Nie, chociaż kurde, w drugą stronę. Co to za miejscówka? Kurhan? Niektórzy nazywają mnie zgubą Hordmunda. O północy widać moje kły, a w świecie księżyca lśnią moja grzywa. Jestem wilkiem, którego tylko w jeden sposób ujrzeć można. Oddając jak brzmi nazwa moja prawdziwa, mówić trzeba jednak prawdę. Jeśli ktoś skłamie, to skarby ukryte w mym oku po wieki skryje skała urodziwa. Jeśli kłamstwo wypowiesz, nie przejdziesz przez wrota żadna istota kłamliwa. Jak brzmi? Nie, nic nie mówię, bo nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Nie, na serio, nie wiem, o co chodzi z tą zagadką, więc nie będę cudował, żeby sobie nie spieprzyć potem czegoś. A, fajnie wbiłem poziom. O, to w sumie to jest dobra informacja. Dobra. Gdzie jest ta pieprzona jas? Mamy stateczek związany z naszym questem. To jest chyba ten quest jeszcze z podstawki, nie? Ej, to ja tego eksploru chyba nawet nie będę wycinał. Tu sporo... Kurwa, sporo rzeczy tutaj potrafimy znaleźć. Proszę, kogo my tutaj mamy? Dobra. Okej. Ładnie sobie padł. Miałeś coś przy sobie? Niekoniecznie. Tam są jakieś ścierwa. Czy tu w okolicy coś jest ciekawego? Też nie bardzo. Kapitan Robert Jodin. Myślałem przez chwilę, że on jest schorowany, ale żyje, ale jednak nie. Dziennik kapitana statku powietrznego uaktualniono. Dziennik kapitana, okej, dzień ruszamy. Klątwa na wszystkich magików, wróżów, czarowników. Okej, dobra, może mi to streszczą ładnie w dzienniku. Słyszę, głodny okawilk blisko, biały wilk, jak strasznie zimno. No zabierzmy to oczywiście. Udało mi się odszukać wrak. Czekaj, bo to jeszcze tutaj trwa spater. Dobra, drugi rozbitek czarodziej i wróżbita imieniem... A to nie to, dobra. Udało mi się odszukać wrak rozbitego statku powietrznego i zapoznać się z treścią dziennika jego kapitana. Wygląda na to, że załodze udało się zlokalizować Kurhan Hrothmunda, ale padający śnieg i nagła zamień doprowadziły do katastrofy. Teraz potrzeba zanieść dziennik pokładowy Luisowi Bjunhowi, którego znajdę na Vanderfelf koło Gildii Magów w Aldrun. Będzie to dla niego dowód opisujący losy jego statku powietrznego. Czy to nie jest ten Kurhan z zagadką, gdzie byliśmy przed chwilą? Zguba. Zamek. Karsztak. Kurwa, jakie tu rzeczy są.
No wrócić teraz stąd do Aldru? No niekoniecznie. Kurde, wszystko nam rzucają pod nogi, tylko nie to, co robimy akurat, czyli ten rytuał. Będę musiał tu skończyć odcinek, tak swoją drogą. W sumie nie to, żeby mi było jakoś przykro. No to w sumie ciekawe zakończenie odcinka, nie? Niezbyt szczęśliwe dla tej załogi, ale dla nas. Chciałbym wejść na środek jakoś, jeśli to możliwe. Dziwna machina parowa. Oni nic przy sobie nie mają kompletnie. Brandy. A, i tu do środka się nie dostaniemy, do tego statku. Okej. Myślałem, że jeszcze pod pokład uda się wejść, ale nie. Przez komin. A. Chyba niekoniecznie, nie? Dobra, no ale w tym momencie, w tym miejscu to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Co tam lata cały czas? Tak dużego? No nie, no smok? Nie, niemożliwe. Dobra, mniejsza. W tym odcinku to by było na tyle, także trzymajcie się i na razie sorki za jakieś takie chodzenie, no ale tego wymagają zadania. Przy okazji poznajemy dość dobrze wyspę, nie? Przynajmniej zbieramy zadanka. Dobra, na razie.